about to break. Y'all riding shotgun. The feeling we chase. I'm wide awake. Take me away now. Jechaliście za nami? Nie, Kle-Kle. My tu mamy misję. Tak, weźmiecie mnie? Kle-Kle. No nie wiem, nie wiem. No proszę. No weź. Nie bądź taki. No dobra. Dzięki. Jaki kryptonim ma ta misja? O, misja wakacja. No, no. Absolutnie ściśle tajna. Masz rozumieć. Cywilom ani mrumru. Olek! Bolek jak zwykle żartuje. Nie słuchajcie go. No, nie słuchajcie go. On już tak ma. Taki żartownik z niego. Co? Nie ma misji? Kręciłeś mnie. O, już się nie gniewaj. To tylko żarty. Nie odzywam się do ciebie i tyle. No dobra, ale co tu robicie? Dowiedzieliśmy się, że jedziecie na wakacje. I stwierdziliśmy, że nie możemy przegapić takiej okazji. O, jak fajnie! Dobre towarzystwo nam się przyda. Ale żeby nie było nudno, mamy dla was zabawę. Pochowaliśmy na basenach dla was prezenty. Waszym zadaniem jest je znaleźć. Zabawę? Super! No to idziemy! Jesteśmy na miejscu. Tutaj schowaliśmy dla was niespodzianki. No to gotowi? Do startu? Start! No to zaczynamy! Lila,
Dobra robota! To szukajcie kolejnych zabawek! Hurra! Mamo, mamo! A ty nie pomagasz dziewczynkom szukać? Nie, myślę, że one sobie świetnie radzą same. Okej, no to zobaczymy, jak im dalej pójdzie. Po jednej zabawce już mają. Wracamy na taras i wszystkie otworzymy, żeby zobaczyć, co jest w środku. Już się doczekać nie możemy, prawda, Nela? Aha. Dziękujemy! My już z basenu wróciłyśmy do domu. Mamy ze sobą nasze skarby znaleziska, prezenty od swojaków. A teraz weźmiemy nożyczki. No i co? Pootwieramy wszystko, zobaczymy, co mamy w środku, nie dziewczyny? Tak! Słuchajcie, zaczynamy od Barbie Dreamtopia. Dzisiaj mamy księżniczkę, lalę księżniczkę w pięknej sukni. Zobaczcie tutaj na obrazku, bardzo fajnie widać. I ona ma taki magiczny przyrząd do stylizacji włosów, który robi piękne warkoczyki, takie zawijane. Zaraz to pootwieramy, no i spróbujemy się trochę pobawić. Tak wygląda nasza piękna księżniczka od Barbie Dreamtopia. Pięknymi warkoczykami. Tutaj do nich są takie spineczki. Końcówki tych spineczek wkładamy do tego urządzenia i kręcąc możemy robić warkoczyki. Do tego są jeszcze różne inne spineczki. Tutaj są gwiazdki, tęcze takie same jak na sukieneczce. No i możemy to wszystko ze sobą łączyć i robić przeróżne stylizacje. Na pewno lala na każdą okazję może być inaczej wystrojona. A myślę, że jeżeli pożyczymy sobie od niej to urządzenie i spineczki, to możemy również na swoich włosach zrobić piękne, zawijane warkoczyki. To co? Teraz zabieramy się za duży zestaw od Barbie. Barbie z koniem. Tutaj też mamy elementy, które są do stylizacji. Można grzywę konia stylizować w różny sposób. Też mamy różne spineczki do tego. To co? Otwieramy. Słuchajcie, tu mamy wielki zestaw od Barbie. Mamy dużego, pięknego konia z grzywą, do którego jest masę różnych dodatków, żeby tą grzywę czesać. Tutaj mamy zagrodę, która się, słuchajcie, otwiera i zamyka. Mamy różne dodatki, gdzie możemy myć konika. Mamy różne przyrządy. Wiaderko, drugie wiaderko. Tutaj mamy marcheweczki dla konika.
tutaj jest prysznic, gdzie konik może sobie podejść i my go możemy tutaj wymyć. A w ogóle to grzywa konika zmienia się na taką mocno różową pod wpływem zimna. Zimnej wody oczywiście, albo lodu. Pokażę Wam, jak wyglądają te spineczki do konika, które możemy dołożyć. A tutaj dżokejka ma jeszcze kask. Ona też jest odpowiednio ubrana, zobaczcie, ma odpowiednie buty, które się zdejmują. Zginają jej się nogi i ręce tak, żeby mogła usiąść na koniu. Jeszcze kask. I dżokejka może trzymać konika i może na nim jechać. Konikowi się rusza głowa, zobaczcie, super jest ten konik. I zobaczcie, konik ma piękne spineczki na włosach, na swojej grzywie. Jak ją ruszamy, możemy lejcami ruszać. Ślicznie, to samo możemy zrobić na ogonie. Możemy przypiąć różne dodatki, na przykład do ogona. Konik będzie miał dodatkowe, kolorowe włosy, zobaczcie. Przepiękny zestaw. Mnóstwo dodatków, mnóstwo akcesoriów, mnóstwo elementów, także zabawa na całego. Zobaczcie, jak dziewczyny się świetnie tym bawią. Właściwie jest cisza, spokój, one są kompletnie zajęte tym, co mają. Jak dołożymy zimną wodę, ja mam tutaj przygotowany lód. Zobaczcie, co się stanie. Kosmyki robią się fioletowe, zobaczcie. Wow, pod wpływem lodu. Ale piękne, zmienia się na fioletowy. Super, wow. Oczywiście, jak je ogrzejemy, damy ciepłą wodę albo po prostu wysuszymy, na przykład strumieniem suszarki, to one z powrotem zrobią się jasno-różowe. Więc zabawa jest w nieskończoność. I jak, dziewczynki? Podobają Wam się takie prezenty? Tak, podobają się. No to super! To co, to może teraz przejdziemy do ostatnich Barbie Color Review. Edycja imprezowa. Zobaczymy, co tutaj jest w środku. Oczywiście, jak zawsze od Barbie Color Review będą dodatki, wszystkie niespodzianką. My mamy trochę wody w środku, dlatego, bo my oczywiście pływaliśmy z nimi w basenach. W Barbie Color Review mamy lalę i cztery dodatki. Otwieramy dodatki, patrzymy, co jest w środku. Ale słuchajcie, mam niespodziankę. To nie są takie Barbie Color Review różowe jak zwykle. Patrzcie się. Wow, super! Patrzcie się, nie wiadomo, jaki ona ma strój. Cała jest srebrna. Super, ale ma piękne włosy. Zaraz ją będziemy zanurzać. A Lili Lala ma... Wow! Lili Lala ma takie same włosy. Popatrzcie tutaj, my mamy dwie blondyny, ale nam się trafiło dwie takie same lale. To dobrze, dziewczyny nie będą się ze sobą kłóciły. Wiecie, o co chodzi. No to co, napełniamy pojemnik i wkładamy. Włosków nie trzeba. Tylko same ubranka. O, schowamy rączki i wkładamy. I zobaczymy, jak się rozpuszcza, jakie będzie miała kolory. Słuchajcie, nasze lale już były chwilę w wodzie. Ściągnęliśmy z nich ubranko, a teraz komisyjnie, uroczyście wyjmujemy z wody. Też jesteśmy ciekawe, co jest w środku. Wow! Słuchajcie, lalki mają brokatowe niebieskie rajstopki. I takie, słuchajcie, kolorowe, brokatowe body. Zaraz je osuszymy, zabieramy wodę, bo tu wszędzie była woda, wiecie, one trochę w tej wodzie pobyły, żeby się wszystko dobrze rozpuściło. Ale wyglądają pięknie. Zobaczcie, wystawiłam sobie jeszcze kawałek opakowania i tu jest napisane, że pod wpływem zimnej wody lali zmieniają się włosy. Podejrzewam, że chodzi o to pasemko i makijaż. I zaraz to przetestujemy. Patrzcie się, jaki się robi imprezowy makijaż. A, od razu różowa kreska. I usta się robią różowe, zobaczcie. I jeszcze pasemko zmieni kolor na mocniejszy. Słuchajcie, wypatrujcie w sklepach, bo oprócz lalek Barbie w serii Color Review imprezowej jest jeszcze mała Chelsea oraz zwierzątka również z serii imprezowej. My się już z Wami na dzisiaj żegnamy. Dziewczyny się bawią swoimi lalkami. Idziemy zaraz na basen. A Wy co? Zostawiajcie dla nas łapki w górę, subskrybujcie nasz kanał i widzimy się w kolejnym wakacyjnym odcinku. Pa, pa! Ja to zrobię.
Zobaczcie, jakie super, jakie dziewczyny są zainteresowane. Pa, pa!